Osoby niepełnosprawne chcą, by traktować je tak samo jak wszystkie inne osoby. Chcą pełnić w życiu społecznym ważne role i chcą zaspokajać swoje potrzeby. Kuba ma zespół wad wrodzonych, autyzm i po prostu cierpi, jest niepełnosprawny. No, wszystkie choroby, które ma, są związane z tymi wadami. I oczywiście na co dzień trzeba się nim opiekować. Oczywiście. I to jest od tego momentu, kiedy wstanie, do momentu, kiedy zaśnie. Jakie są Pana doświadczenia? Jak należy postępować z takimi ludźmi, młodymi, starszymi? To jest nauka każdego dnia. Po prostu dużo poświęcenia i uwagi. Nie wiem dokładnie. Kiedyś Kuba bardzo często się denerwował. Jak to jest dzisiaj? Również się denerwuję, tylko dzisiaj już mam narzędzia do niwelowania jego stresu, rozładowywania. Generalnie w sumie prowadzicie aktywny tryb życia. Bardzo aktywny tryb życia. Dużo podróżujemy, na tyle, na ile starcza nam środków, ale głównie są to metody tanie, czyli jazdy rowerem, mamy riksze, są to bardzo długie spacery. Znajdujemy bardzo ciekawe miejsca tutaj w naszym mieście, plenery, piękne, stare aleje, którymi po prostu chodzimy. Wspomniał Pan o pieniądzach. Mam świadomość, że nieustannie ich brakuje dla takich ludzi niepełnosprawnych. Terapie bardzo drogo kosztują. Już nie mówię o dojazdach, ale często są to poradnie prywatne i za każdą godzinę trzeba płacić no, wysokie kwoty. W skali miesiąca są to bardzo duże pieniądze, a w skali roku ogromne. Ale tu wykazuje się Pan dużą aktywnością, żeby te środki pozyskać. Kuba ma określony czas. Nie stać mnie na to, żeby stać w miejscu i czekać, aż coś się polepszy. Trzeba po prostu działać. Trzeba szukać. Jak nie tu, to tam. Ja mam szczęście trafiać na dobrych ludzi, którzy pomagają mi. Tworzymy różne akcje. Udaje się. Przykład zbierania zakrętek. Na przykład zbierania zakrętek. A jakie jeszcze akcje? Swojego czasu była to rewia na lodzie, jeżdżono motocyklami dla Kuby i tak dalej. A rajdowcy? No i rajdowcy, Tomek Jasnowski z panią Janną Hyćko. Tak, mają na swoim bolidzie reklamę Kuby, nalepkę, jeżdżą dla niego. Co to znaczy jeżdżą dla niego? Tam jest na tym samochodzie apel o 1%. Po prostu gdzie mogą, tam po prostu proszą o przekazanie środków na ten cel właśnie. Jak to jest? Ludzie przekazują? Przekazują. Przekazują, za co jestem ogromnie wdzięczny. Dzięki tym środkom możemy jeździć na turnusy rehabilitacyjne, możemy uczestniczyć w terapiach zajęciowych. Także no bez tych środków Kuba cofałby się w rozwoju, a nie rozwijał. Te turnusy rehabilitacyjne, co na nich się robi? Praktycznie jest to praca z terapeutą, z psychologiem, z pedagogiem, nauka przebywania w grupie. Ogólnie rzecz biorąc zajmujemy się niepełnosprawnymi, począwszy od ich urodzenia, skończywszy na wieku dojrzałym. Znaczy co, opiekujecie się nimi? Zatrudniamy 50 specjalistów, prowadzimy terapię, ale także realizujemy specjalistyczne usługi opiekuńcze. One polegają na tym, że zajmujemy się, opiekujemy się i pomagamy w samodzielnym życiu osobom niepełnosprawnym dorosłym. To jest świetna sprawa, ale niestety zdaje się, muszą mieć ci ludzie pieniądze. Niepełnosprawni ludzie? Jasne. Muszą mieć pieniądze. Niestety w Polsce trochę zapominamy o dorosłych niepełnosprawnych. Tak de facto, gdy kończy się edukacja dzieci niepełnosprawnych, kończy się opieka nad nimi. Dobrze, ale wasza opieka jest płatna? Nie, jest bezpłatna. To są specjalistyczne usługi opiekuńcze. Fundusze na to pochodzą z Urzędu Wojewódzkiego, a realizowane są przez opiekę pomocy społecznej w każdej gminie. Parę szczegółów proszę o tej opiece. To wszystko w zależności od tego, jakiego podopiecznego otrzymamy. Rozumiem, nie można uogólniać. Nie można uogólniać. Jeżeli jest to dziecko,
robimy diagnozę takiemu dziecku i spróbujemy dobrać odpowiednich terapeutów po to, żeby to dziecko rozwijało się jak najszybciej, jak najlepiej. Natomiast jeżeli pracujemy z osobą dorosłą, to przede wszystkim rozpoznajemy jej podstawowe potrzeby życiowe i próbujemy zrobić wszystko, żeby ta osoba po jakimś czasie żyła w miarę samodzielnie lub całkowicie samodzielnie. Pana zdaniem, jakie są najważniejsze sprawy i oczekiwania niepełnosprawnych? Zupełnie inne, jeżeli chodzi o dzieci, zupełnie inne, jeżeli chodzi o osoby dorosłe. To powiedzmy o jednych i o drugich. Może zacznę od osób dorosłych, dlatego że teraz jest protest w Sejmie i jakby to jest taka sprawa bardzo gorąca. Faktycznie w Polsce osoby niepełnosprawne, dorosłe, nie są zdolne do samodzielnego życia, bardzo często nie są zdolne do pracy. Renty socjalne i wszelkiego rodzaju zasiłki to bardzo małe pieniądze i tak naprawdę wystarczają na, nawet nie nazwałbym tego przeżyciem, na wegetację takich osób. I protestujący rodzice mają dużo w tym racji, że te osoby powinny mieć jednak lepsze uposażenie finansowe zagwarantowane od państwa. Natomiast jeżeli chodzi o dzieci, tak naprawdę dzieci niepełnosprawne są bardzo szczęśliwymi dziećmi bardzo często. Wymagają od nas tylko delikatnego wsparcia, a rodzice delikatnej korekty i tak naprawdę te dzieciaki są w stanie fajnie funkcjonować. Rzeczywiście znam trochę takich młodych ludzi, są niezwykłymi optymistami. Kiedy przebywam w ich środowisku, to czuję się o wiele lepiej. Ja mam nieraz wrażenie, że oni są dużo bardziej szczęśliwi niż my pełnosprawni, dlatego że potrafią cieszyć się z rzeczy bardzo przyziemnych, których my w ogóle nie zauważamy.